Witam Państwa na naszych seminariach uprawowych redakcji Tobagra Polska. Jest ze mną pan Marcin Kaczorek z firmy Klas. Firma Klas jest tegorocznym partnerem naszych seminariów uprawowych. Panie Marcinie, pańskie wystąpienie będzie dotyczyć systemów i układów w kombajnach, które pozwalają jakby zmniejszyć straty, odciążyć kombajnistę w czasie zbioru. Wiadomo, żniwa to najważniejszy okres w ciągu całego roku wegetacyjnego, zwieńczenie całorocznej pracy. Proszę powiedzieć, jakie rozwiązania, jakie systemy, takie najprostsze systemy Klas posiada w swoich kombajnach, które potrafią odciążyć kombajnistę w czasie żniw? Jednym z najprostszych systemów będzie system poziomowania sit 3D, na który działa w zasadzie w każdym momencie pracy kombajnu. Jest to bardzo już stary dosyć system, bo był stosowany już w kombajnach w latach 80., nawet wcześniej. Natomiast w toku rozwoju technologicznego pojawiły się kolejne systemy wspomagające pracę operatora, chociażby CruisePilot. Jest to system, który pozwala zaprogramować oczekiwane parametry pracy, na przykład wydajność na godzinę, prędkość jazdy, obciążenie silnika, ilość niedomłotów, czyli wtedy tylko operator jest zainteresowany tym, co się dzieje przed maszyną, nie musi pilnować innych parametrów. W dalszej części pojawiły się kolejne systemy, takie jak na przykład CMOS Dialog, który wspomaga operatora, zadając mu pytania dotyczące zbioru, który on wykonuje w danej chwili. Po otrzymaniu odpowiedzi od operatora podsuwa propozycje zmiany nastaw, które operator może zaakceptować lub może poszukać jeszcze innego rozwiązania. Innymi systemami już bardziej zaawansowanymi i takim najbardziej zaawansowanym ze wszystkich systemów jest CMOS Automatic, który jest instalowany w kombajnach Trion i Lexion, czyli w maszynach bardziej wydajnych. System ten w sposób automatyczny dokonuje nastaw maszyny dotyczących wszystkich parametrów pracy, czyli prędkości bębna mucącego, szczeliny na klepisku, szczelin na sitach, siły wiatru używanego w obszarze czyszczenia, jak również zarządza obszarem separacji. Szczególnie tutaj mam na myśli kombajny hybrydowe, które wykorzystują rotory do separacji. Chodzi tutaj o regulację ich prędkości, o stopień otwarć pokryw pod rotorami. Jedną z takich nowości z ostatnich lat jest zastosowanie field scanera, który pozwala na automatyczną obserwację przedpola przed maszyną. Jest używany do prowadzenia maszyny, ale również może być używany do zarządzania automatyką headeru. Polega to na tym, że system rozpoznaje kondycję łanu, jego wygląd, jego stan, czy jest wyległy, czy jest stojący, jak bardzo jest obfity ten łan i dzięki temu dobierana jest odpowiednia prędkość nagarniacza, jego wysokość, wysunięcie, jak również wysokość kanału wciągającego, jeżeli jest taka konieczność, również taka korekta jest poczyniona. No i systemy oczywiście dotyczące zdalnego prowadzenia maszyn po polach. Takim podstawowym, na chwilę obecną, oferowanym przez nas jest system oparty na monitorze CEMIS 1200, który również możemy spotkać w traktorach. Menu obsługowe jest bardzo podobne jak w ciągnikach, tak więc dzięki temu też możemy uzyskać precyzyjne prowadzenie z dokładnością specyficzną dla systemów opartych o sygnał, o korekcję RTK-NET. Wyjaśnił pan przed chwilą zasadę działania takich najbardziej skomplikowanych, najbardziej nowoczesnych układów. A jeśli chciałbym jeszcze zapytać o takie bardzo najprostsze, podstawowe układy wspomagające kombajnistę, chodzi mi o utrzymanie automatycznej wysokości cięcia i jakby utrzymanie prędkości nagarniacza względem jazdy. To są takie proste rozwiązania, które są oferowane już w najprostszych kombajnach, prawda? Tak, oczywiście. Takie funkcje są dostępne w kombajnach najmniejszej serii, czyli w Evionie. Jest tutaj, mówimy tutaj o autokonturze, czyli system, który pilnuje nam wysokości cięcia zadanej przez operatora. Są dwa tryby pracy. Jeden opiera się o nadzór nad naciskiem, który wywiera header na grunt. Drugi wybór polega na wysokości cięcia, czyli nieco wyżej wtedy jest header ustawiony, ale dodatkowo również header jest poziomowany nie tylko jeżeli chodzi o wysokość, ale też jest przechylany na lewo i prawo w zależności od potrzeby, która jest sygnalizowana kabłąkami, które są zainstalowane pod spodem headeru. To rozwiązanie jest już wiele lat stosowane. Jeżeli chodzi o napęd nagarniacza,
automatyka pojawiła się w momencie, kiedy wprowadziliśmy napędy hydrauliczne nagarniacza i dzięki temu mogliśmy uzyskać tutaj bardzo dużą zmienność i możemy sobie, czy operator może sobie ustawić określone parametry, żądane parametry, na przykład pewne wyprzedzenie prędkości jazdy. Jeżeli przyspieszymy, to automatycznie też sam nagarniacz będzie podążał nam za ruchem maszyny, za charakterystyką prędkości. Przyspieszamy, nagarniacz przyspiesza, zwalniamy, nagarniacz również zwalnia. Z tego, co zrozumiałem, to taka pełna automatyka pracy ustawień headera jest możliwa z field skanerem. Field skaner oferowany jest tylko w kombajnach Lexion i Trion, tak? Tak, wtedy, aby uzyskać tą automatykę opartą o działanie field skanera, bo jego jakby podstawowym zadaniem jest prowadzenie po polu, ale wykorzystujemy technologię, którą nam udostępnia właśnie ta funkcja, do nadzoru nad łanem. Czyli kombajn, mówiąc kolokwialnie, widzi, co ma przed sobą, rozpozna, że... Spodziewa się warunków, tak, jakie go spotkają po prostu. Tak, jeżeli będzie bardziej obfity łan, bo no niestety zdarzają się wciąż pola o mozaikowatej strukturze, często mozaikowatość łanu jest spowodowana warunkami wegetacyjnymi. Pomimo wielkich nakładów i troski rolnika, nie zawsze udaje się ten łan poprowadzić bardzo równo i dzięki temu wtedy funkcja, która się nazywa autoheader, jest w stanie w sposób automatyczny zarządzać naszym headerem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.